Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 49. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Szczególnie miło i serdecznie witam gości zaproszonych na dzisiejszą sesję, a mianowicie pana doktora Marcina Kazimierczuka, zastępcę dyrektora KOWR-u, który jeszcze dzisiaj będzie też występował. Również witam pana Roberta Piotrowskiego, głównego specjalistę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Serdecznie witam panią skarbnik, panią mecenas, panią sekretarz, panią szefową naszego biura Rady Powiatu. Witam również panów starostów, którzy są obecni na sesji. Witam również wszystkich radnych, którzy są obecni online, ponieważ sesja dzisiejsza jest sesją zdalną. Witam również pana Tomaszewskiego, który właśnie przybył tutaj do nas, też szefa KOWR-u powiatowego naszego. Witam wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają w tej chwili. Witam telewizję Barsat oczywiście. I możemy w związku z tym rozpocząć procedowanie dzisiejszej sesji. Otóż, szanowni państwo, zacznijmy od stwierdzenia prawomocności dzisiejszych obrad i w tym celu bardzo proszę wszystkich radnych, którzy nas, mam nadzieję, słuchają i oglądają, o zalogowanie się i kliknięcie zakładki kworum. Przypomnę państwu, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy, że będzie obecnych minimum 9 radnych. Myślę, że już możemy zacząć. Oto stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych, a zatem nasza dzisiejsza sesja jest prawomocna i możemy podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, a mianowicie ustalenie porządku obrad. Wszyscy radni otrzymali oczywiście materiały, wszyscy radni otrzymali również porządek obrad. Wiem skądinąd, że do porządku obrad jest jedna uwaga. Tą uwagę, tą zmianę zaproponuje pan starosta. Dlatego bardzo proszę pana starostę o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu wnieść o dodanie w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt F w brzmieniu: wyrażenie stanowiska w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. I to będzie projekt uchwały, który tam w kolejności naszego tutaj procedowania pan przewodniczący odczyta, a ja chciałbym państwu przeczytać to nasze propozycje tego naszego stanowiska. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. W związku z atakiem hybrydowym Związku Białorusi i Rosji na nasze państwo, Rada Powiatu Bartoszyckiego przedstawia w tej sprawie swoje stanowisko. Rada Powiatu Bartoszyckiego stanowczo potępia hybrydowe działanie władz Białorusi wymierzone przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, jak też sprzeciwia się niewłaściwej postawie wielu polityków opozycji, którzy nieodpowiedzialnie prowadzą swoją walkę polityczną z rządem Rzeczypospolitej w sposób wysoce niebezpieczny dla polskiej racji stanu. Wzywamy rząd Białorusi do poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i przestrzegania prawa międzynarodowego. Reżim białoruski naraża życie i zdrowie migrantów, by zdestabilizować sytuację w państwach położonych wzdłuż granicy Unii Europejskiej. Ta taktyka jest nie do przyjęcia i wymaga zdecydowanej reakcji wszystkich sił politycznych w Polsce i Europie oraz współpracy w celu pociągnięcia rządu Białorusi do pełnej odpowiedzialności.
Pozostaniemy zjednoczeni i zdeterminowani, by sprzeciwiać się tym hybrydowym operacjom na naszej granicy z Białorusią. Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i innych służb w bardzo profesjonalny sposób stawiają opór atakom hybrydowym skierowanym w polską granicę. Jesteśmy ogromnie za to wdzięczni wszystkim funkcjonariuszom. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy opuszczają swoje domy na całe tygodnie, narażają swoje życie po to, aby służyć na granicy, zapewnić nam bezpieczeństwo, a także realizować nasze zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Za naszymi żołnierzami i funkcjonariuszami już kilka miesięcy niesamowicie ciężkiej służby, a przed nimi kolejne. Wyrażamy nasze wsparcie, że stoimy za nimi murem. Powiat Bartoszycki murem za polskim mundurem. Dziękuję Państwu. Tego typu stanowisko chcemy dzisiaj podjąć. Nie będę tutaj się rozwodził nad sytuacją na naszej granicy polskiej z Białorusią, bo wszyscy obserwujemy to, co tam się wydarza. Relacje są naprawdę bardzo dokładne. Jest bardzo dużo filmików nagrywanych przez różne służby, przez nawet dziennikarzy, którzy funkcjonują po stronie białoruskiej i wszyscy wyciągamy z tego wnioski. Zagrożenie bezpieczeństwa naszego państwa jest bardzo duże, a co za tym idzie również i Unii Europejskiej. Dlatego też postawa naszych żołnierzy, naszych pozostałych służb jest godna podziwu, uwagi i podziękowań z naszej strony, bo po raz kolejny w naszej historii bronimy granic nie tylko Polski, ale i Europy. I właśnie za tę postawę, za to męstwo, które się w tej chwili nasi żołnierze, funkcjonariusze innych służb wykazują na granicy, bardzo serdecznie raz jeszcze Rada Powiatu Bartoszyckiego dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Muszę wniosek pana starosty poddać pod głosowanie. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek pana starosty, aby do porządku obrad w punkcie 8 podpunkcie F włączyć wyrażenie stanowiska w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana starosty? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy oczywiście, to jest ta uroda sesji zdalnej, że musimy po prostu czasami zaczekać na aż wszyscy zagłosują. Jeszcze pan Mirosław i pan Stapaj. Jeszcze czekamy na pana Piotra. Jest. Szanowni Państwo, wniosek pana starosty został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Wobec tego teraz pozwólcie Państwo, że przeczytam porządek obrad i poddamy cały porządek obrad pod głosowanie. Otóż na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i tak dalej, i tak dalej. Proponowany porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 49. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 48. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacja uchwały Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2020. Punkt siódmy, blok rolniczy. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach. A.
zmian w budżecie powiatu na rok 2021, b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031, c. ustalenia wynagrodzenia starosty, d. zmiany uchwały 48/189/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Punkt E. Uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. I punkt F. Wyrażenie stanowiska w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. Punkt 9 to sprawy różne i punkt 10 zamknięcie obrad 49 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda porządek obrad, który w tym momencie poddaję pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwilą przeczytałem? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na głosy dwóch radnych. Już tylko jednego. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła porządek obrad zaproponowany przed chwilą przeze mnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Wobec tego punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad 48 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie zobaczę w tej chwili próby zajęcia stanowiska w tej sprawie, a stwierdzam również, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły uwagi na ten temat, to po prostu potraktuję, że Rada Powiatu przyjęła protokół obrad 48 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. I tak to się dzieje. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego właśnie sprawozdania. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 48 a 49 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 29 października 2021 roku a 23 listopada 2021. W powyższym okresie czasu Zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniu 2, 9 i 16 listopada 2021 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 122/338/2021 z dnia 9 listopada 2021 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. I tutaj zmiana ta wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego, które zmieniają dotacje celowe oraz z wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych. Uchwała nr 122/339/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. Uchwała nr 122/340/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032.
Uchwała nr 122, łamany na 341, łamany na 2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022. Uchwała nr 122, łamane na 342, łamane na 2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dyrektorowi Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Uchwała nr 122, łamane na 343, łamane na 2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. I tutaj, Szanowni Państwo, do programu dołączyły następujące szkoły. Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Krysowiaków w Bartoszycach oraz Branżowa Szkoła pierwszego stopnia w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. Uchwała kolejna nr 122 łamane na 344 łamane na 2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu. Uchwała nr 123 łamane na 345 łamane na 2021 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Tutaj zmiana dotyczy nazwy stanowiska zarządzania kryzysowego. Ta nazwa została zmieniona na Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kolejna uchwała nr 123 łamane na 346 łamane na 2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego. Uchwała powołuje komisję konkursową celem zaopiniowania właśnie ofert złożonych na realizację w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwała nr 123 łamane na 347 łamane na 2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała ta wyznacza PCPR na realizowanie zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizatora zadania wykonywanego w ramach projektu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3 oraz upoważnia dyrektora PCPR do wykonywania obowiązków jednostki samorządu związanych z realizacją i rozliczeniem wyżej wymienionego programu. Szanowni Państwo, ponadto zarząd rozpatrywał w tym czasie następujące sprawy. Podczas 121 posiedzenia zarząd zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie odnośnie ogłoszenia postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego na terenie powiatu bartoszyckiego. I tutaj wiemy już, że w wyniku tego postępowania został wybrany oferent, który będzie wykonywał właśnie te badania rezonansem magnetycznym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To będzie się odbywało oczywiście w naszym powiatowym szpitalu i ta działalność rozpocznie się już od dnia 1 grudnia 2021 roku. I tu jesteśmy, myślę, wszyscy bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani takim przebiegiem procedur konkursowych, bo wreszcie nasz szpital doczekał się, właściwie nasi pacjenci doczekali się rezonansu magnetycznego na miejscu i z tego powodu bardzo się cieszymy. Myślę, że to pomoże naprawdę w realizacji czy w diagnostyce wielu schorzeń, które no, mogą być tylko przez ten rezonans magnetyczny tak naprawdę wykryte. No i oczywiście tradycyjnie w tym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady właśnie dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To tyle sprawozdania. Dziękuję bardzo, Panie Starosto. Przechodzimy wobec... Tak? Bardzo proszę, Pan Wicestarosta. Taki wniosek, aby powtórzyć kworum.
sprawdzenie. A tak. Bo pan Olejnik nie może się jakby zalogować, a jest obecny i prosi. Tak, tak. Ja wiem o tym, ja to miałem zrobić przed głosowaniami, ale możemy to zrobić teraz, nie ma problemu. Chciałbym informować, że jest za wszystkimi głosował za. Dobrze, także wobec tego na wniosek pana wicestarosty powtórzymy sprawdzenie kworum, dlatego bardzo proszę, aby radni, którzy są obecni na sesji, jeszcze raz potwierdzili swoją obecność, klikając w odpowiednią zakładkę. Bardzo proszę. Czekamy jeszcze na pana Piotra Stapaja, który tak, już jest, bardzo dobrze. I jeszcze pan Mirosław Figat. Jeszcze czekamy na pana Mirosława. Jest. Stwierdzam, proszę państwa, że w tym momencie na sesji jest obecnych 15 radnych i czyli sesja nadal jest oczywiście zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał, tym bardziej, że jednego radnego mamy więcej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2020. Otóż, szanowni państwo, przyszło do mnie pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w którym jest stwierdzenie, że analiza oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób, czyli wszystkich radnych, z wyjątkiem mnie, nie wykazała nieprawidłowości. A dlaczego z wyjątkiem mnie? Ponieważ ja składam oświadczenie majątkowe do wojewody warmińsko-mazurskiego, jak również pan starosta, i jest informacja od wojewody warmińsko-mazurskiego, że pan Zbigniew Nadolny i pan Lech Darski złożyli takie oświadczenia i analiza oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób nie wykazała nieprawidłowości. Więc stwierdzam, że wszyscy radni takie oświadczenia złożyli i wszystko jest jak najbardziej w porządku. Przechodzimy do punktu siódmego, czyli blok rolniczy. W bloku rolniczym chcielibyśmy państwa poinformować o sytuacji naszego rolnictwa i w powiecie bartoszyckim, a powiat bartoszycki jest jak najbardziej powiatem rolniczym i dlatego dzisiaj mamy gości na sali. Ja myślę, że pierwszy zabrałby głos zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli w skrócie KOWR-u, pan dr Marcin Kazimierczuk, a potem bym poprosił przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie starostowie, panowie radni, szanowni państwo. Tak jak pan przewodniczący powiedział, zostałem poproszony, aby w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przygotować informację dotyczącą rolnictwa i kompetencji, którymi zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, również uwzględniając powiat bartoszycki. Tak więc Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, która powstała z połączenia dwóch agencji, Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnej. W moim przypadku mam przyjemność zajmować się tym działem, który zajmuje się obrotem ziemią rolną Skarbu Państwa i temu chciałbym poświęcić głównie swoje wystąpienie.
Jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w swoim zasobie ziemi rolnej Skarbu Państwa posiada prawie 147 tysięcy hektarów ziemi, z czego 132 tysiące jest już rozdysponowane, a 14 tysięcy jest przygotowywane do dzierżawy albo do sprzedaży. Jeśli chodzi o sam powiat bartoszycki, to powierzchnia gruntów pozostających w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa na terenie oddziału terenowego w Olsztynie wynosi prawie 9 tysięcy hektarów, z czego ponad 7 tysięcy znajduje się w dzierżawie, a 900 hektarów na terenie powiatu bartoszyckiego ciągle czeka na rozdysponowanie. Takimi dwiema rzeczami, które KOWR się zajmuje, jeśli chodzi o zasób nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, to jest sprzedaż i dzierżawa. Jeśli chodzi o dzierżawę, to w tym roku, czyli do końca października 2021 roku, wydzierżawiliśmy jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ponad 5 tysięcy hektarów. Natomiast na terenie powiatu bartoszyckiego podpisaliśmy umowy dzierżawy dla 272 hektarów. Przypominam, że te 272 hektary to są umowy dzierżawy zawarte do końca października 2021 roku na terenie powiatu bartoszyckiego. Jeśli chodzi o sprzedaż gruntów, bo te grunty również sprzedajemy, najczęściej sprzedajemy grunty rolne dla rolników, którzy są naszymi dzierżawcami. Oni po 3 latach nienagannej dzierżawy nabywają prawo złożenia wniosku do KOWR-u o wykup ziemi. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, to wtedy rolnicy, którzy byli dzierżawcami przez przynajmniej 3 lata, mogą grunty nabywać po cenach ustalonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Te ceny ustalone są na podstawie operatów, rzeczoznawcy, który tą ziemię wycenia, i najczęściej te grunty są kupowane przez rolników indywidualnych po to, aby powiększyć ich rodzinne gospodarstwa rolne, bo zgodnie z konstytucją i zgodnie z ustawą przede wszystkim dbamy o rozwój rolnictwa indywidualnego, czyli wsparcie tych rodzinnych gospodarstw rolnych. Jeśli chodzi o rok 2021, to do końca października w całym województwie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał 630 hektarów. Średnia cena gruntów w roku 2021 roku w naszym województwie wynosi 42 400 zł. Jeśli chodzi o dzierżawę i średni czynsz dzierżawny w roku 2021, wynosi on około 12 decyton pszenicy na jeden hektar. Oprócz tego, że na mocy ustawy zajmujemy się dzierżawą i sprzedażą gruntów rolnych między innymi, to też mamy inny akt rangi ustawowej, który daje nam uprawnienia do tego, aby kształtować ustrój rolny naszego państwa. Od kilku lat przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przechodzą wszystkie akty notarialne, które dotyczą umów kupna-sprzedaży, gdzie przedmiotem są grunty rolne. Więc jeżeli ktokolwiek z państwa kupuje ziemię rolną, to ten akt notarialny jest najpierw zawierany w formie umowy warunkowej, która trafia do KOWR-u. My, jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, analizujemy daną umowę kupna-sprzedaży pod względem tego, czy te grunty mogą być przejęte przez Skarb Państwa, bo my możemy na mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wejść w rolę kupującego i dany areał przejąć na rzecz Skarbu Państwa. Sprawdzamy wiele warunków, między innymi sprawdzamy cenę, sprawdzamy klasę bonitacyjną. Nie dokonujemy zakupu, jeżeli tutaj stroną tej transakcji jest rolnik indywidualny. Wtedy ta transakcja jest dokonywana i rolnicy indywidualni nie mają czego się obawiać, ponieważ wtedy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z tego prawa pierwszeństwa zakupu nie korzysta. Koncentrujemy się głównie na tych transakcjach, gdzie jedną ze stron, najczęściej kupujących, jest osoba fizyczna, która nie ma statusu rolnika indywidualnego, gdzie mamy do czynienia z zakupem przez osobę prawną, na przykład spółkę prawa handlowego, albo jeżeli zakupuje to rolnik, ale rolnik, który swoje miejsce zamieszkania wykazuje w innym województwie, albo ta odległość pomiędzy tą
działką, którą chce dana osoba zakupić, a miejscem zamieszkania wynosi kilkaset czy więcej kilometrów, no wtedy taka transakcja też jest bacznie sprawdzana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, bo my dbamy o to, aby nie dochodziło do spekulacji ziemią rolną Skarbu Państwa. I stoimy też na straży jakby tego, aby ta ziemia rolna była traktowana jako dobro narodowe, bo ta ziemia rolna jest naszym dobrem narodowym, ponieważ jak wszyscy wiemy, ona rodzi płody, ona rodzi produkty spożywcze, w związku z tym jesteśmy jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiedzialni za to, aby te nasze dobro narodowe chronić poprzez również dokonywanie zakupu na rzecz Skarbu Państwa. I tak jak wspominałem wcześniej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do końca października tego roku sprzedał 630 hektarów, najczęściej na rzecz rolników indywidualnych, to mogę się pochwalić, że w tym samym okresie, czyli przez te 10 miesięcy 2021 roku, w ramach tej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie zakupił na rzecz Skarbu Państwa ponad 1700 hektarów, czyli sprzedaliśmy 630, kupiliśmy ponad 1700 hektarów i te 1700 hektarów zakupionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, od razu jest przygotowywany ten areał pod dzierżawę, bo ci rolnicy, którzy odczuwają głód ziemi, oni są naszymi klientami i oni mogą u nas podpisać w ramach postępowania przetargowego umowę na dzierżawę. Tej ziemi nie sprzedajemy, nie spekulujemy jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ziemią, tylko przeznaczamy tą ziemię zakupioną w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na właśnie dzierżawę celem powiększenia gospodarstw rolnych na terenie naszego województwa. Tak jak mówiłem, udało nam się kupić w tym roku ponad 1700 hektarów. Z tego 327 zakupiliśmy na terenie powiatu bartoszyckiego. I tak tytułem przykładu mogę powiedzieć, że w tym roku kupiliśmy grunty rolne na obszarze gminy Bartoszyce w obrębie Żydowo. Kupiliśmy też grunty rolne na terenie gminy Sępopol, to jest obręb Domarady. Przedmiotem zakupu była również ziemia rolna na terenie gminy Górowo-Jaweckie. I tutaj tych zakupów było więcej, bo grunty rolne zostały zakupione w obrębie Zielenica, Toprzyny, Dulsin. I tak jak mówiłem, łącznie w tym roku na rzecz Skarbu Państwa zakupiliśmy 327 hektarów gruntów rolnych, które rozdysponujemy pomiędzy rolników indywidualnych powiatu bartoszyckiego. Oprócz tej działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która dotyczy stricte obrotem ziemią rolną Skarbu Państwa, również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dba o rozwój obszarów wiejskich. Dba o rozwój obszarów wiejskich, bo dzisiaj przed samą sesją miałem przyjemność uczestniczyć w takiej miłej uroczystości w Sątopach Samulewu, gminie Bisztynek, razem z panem burmistrzem Markiem Dominiakiem i obecnym tutaj koordynatorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, panem Bernardem Tomaszewskim, mogliśmy otwierać nowo wybudowaną, zmodernizowaną drogę na terenie osiedla Popegorowskiego w Sątopach Samulewo. I ta zmodernizowana droga została w 100% sfinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Te pieniądze biorą się z tego, że my z tego obrotu ziemi czerpiemy zyski, czyli z czynszów dzierżawnych, z cen za grunty rolne, które sprzedajemy. Te środki przeznaczamy do Skarbu Państwa, a częściowo pewien strumień tych środków przeznaczamy na tak zwaną bezzwrotną pomoc. I z tej bezzwrotnej pomocy skorzystała choćby gmina Bisztynek, która złożyła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn wniosek o to, aby te drogi na osiedlu Popegeerowskim w miejscowości Sątopy Samulewo zmodernizować. Mechanizm polega na tym, że
warunkiem otrzymania tej bezzwrotnej pomocy na modernizację infrastruktury na terenach wiejskich jest to, aby działki, na której znajduje się ta infrastruktura, swego czasu były przejęte przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnej i na tych działkach w momencie przejmowania musiała się znajdować infrastruktura, która przedstawiała zły stan techniczny. Te przejęcie mogło nastąpić po czerwcu 1999 roku, bo od tego momentu funkcjonował przepis, który dawał możliwość KOWR-owi, aby taką pomoc finansową na rzecz gmin przeznaczać. Jeżeli gmina w swoich zasobach taką działkę posiada i na tej działce znajduje się infrastruktura, która w tamtych czasach wykazywały zły stan techniczny, wtedy to jest podstawa do tego, żeby gmina złożyła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wniosek o tą bezzwrotną pomoc. Ten wniosek jest rozpatrywany, jeżeli jest pozytywna decyzja KOWR, jeżeli KOWR dysponuje środkami, wtedy podpisywana jest umowa cywilna z gminą, gdzie określone są warunki tej pomocy. I od tego momentu gmina może realizować inwestycje. Po zrealizowaniu inwestycji gmina opłaca fakturę wykonawcy i ta opłacona faktura przesyłana jest do KOWR-u i KOWR refinansuje tą inwestycję i tu uwaga w 100%, tak? Tu jest 100% refinansowanie i tak jak mówiłem w przypadku gminy Bisztynek, te drogi wewnętrzne w miejscowości Sątopy Samulewo kosztowała ta inwestycja prawie 440 tysięcy złotych i w 100% gmina takie refinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa otrzyma. Mogę też powiedzieć, że powiat bartoszycki przoduje, jeśli chodzi o jednostkę samorządu terytorialnego i gminy w powiecie bartoszyckim, przodują w absorpcji tych środków z bezzwrotnej pomocy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I te przykłady są dosyć liczne, mogę podać kilka. W poprzednich latach oprócz gminy Bisztynek, o której wspominałem wcześniej, bardzo aktywnie z tej pomocy korzysta również gmina Sępopol i tutaj te inwestycje są przeznaczane najczęściej na inwestycje drogowe. Te drogi najczęściej wewnętrzne były modernizowane na terenie gminy Sępopol w takich miejscowościach jak Majławki, Stopki, w samym Sępopolu też drogi były modernizowane w Majławkach. Oprócz tego taką gminą, która też dokonuje absorpcji środków z KOWR-u na bezwzględną pomoc jest gmina Górowo i Ławeckie, która w 2020 roku również na modernizację drog w Nowej Karczmie, Żołędniku, Wągniki. Tutaj też te pieniądze w ramach bezwzględnej pomocy z KOWR-u gmina Górowo i Ławeckie otrzymywała. W 2020 roku oddział terenowy KOWR w Olsztynie przeznaczył ponad 11 milionów na tą bezwzględną pomoc. Z tych 11 milionów aż 9 milionów właśnie były przeznaczone na inwestycje drogowe, bo te inwestycje okazują się najbardziej pilne i najbardziej wymagane przez nasze gminy. Oprócz tego, że w ramach tej bezwzględnej pomocy dofinansowujemy te projekty infrastrukturalne, to również mogą do nas zwracać się gminy i inne podmioty o dofinansowanie tak zwanej miękkiej pomocy na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowo-edukacyjne, tak to nazwijmy. Warunek, że te imprezy muszą odbywać się na terenach wiejskich i mają służyć mieszkańcom terenów wiejskich, a najlepiej, żeby to były obszary po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. I tego rodzaju imprezy miały miejsce choćby w gminie Bisztynek, gdzie w czerwcu tego roku został zorganizowany festyn rodzinny połączony z Dniami Rodziny oraz turniejem sołec gminy Bisztynek. Tutaj też dokonaliśmy wpłaty wspierające tę inwestycję. W przypadku projektów miękkich KOWR dokonuje refundacji 80% kosztów, 20% to jest wkład własny wnioskodawcy, to jest ta różnica pomiędzy tymi projektami twardymi a miękkimi. Podobnie rzecz się miała, czy ma się również w gminie Sępopol, która realizuje projekt pod tytułem Warsztaty Szycia Strojów dla aktywnych mieszkańców gminy Sępopol. Ten projekt też
jest realizowany przy pomocy finansowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tak, drodzy Państwo, w krótkich słowach wygląda kwestia funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zadań, które realizujemy i tych zadań, które dotyczą powiatu i poszczególnych gmin powiatu bartoszyckiego. Gdyby Państwo mielibyście jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan starosta Bogdanowicz. Rado, panie dyrektorze, mam takie pytanie. 327 hektarów na terenie naszego powiatu. Kupujecie. Chciałbym się dowiedzieć, co jest przyczyną tego kupywania gruntu. Czy tam od gospodarstw, o to w tym kierunku chodzi. Z jakiego tytułu ta ziemia raptownie może być kupywana? Drugie moje pytanie jeszcze jest odnośnie wydzierżawiacie, bo tu pan dyrektor wspomniał, wyjdzie to wydzierżawę 3-letnią i wycena. I jaka jest forma sprzedaży? Czy to jest forma już jakby nabywa praw pierwokupu na wydzierżawca, czy forma przetargu? No i jeszcze jedna taka jakby uwaga, bo cały czas to, co działacie, wszystko jest w porządku, ale dużo jest tych programów OPG-owskich, czyli miejscowości, które są OPG-owskie. Ja bym chciał, żeby również jakby KOWR zajmował się też tymi miejscowościami nie popegorskimi, bo to nie od ludzi zależało, czy on był akurat popegorski, czy nie. I to już dalej to tkwi. Kiedyś był tak samo, wszystko było dla PGR-ów. Pierwszy ciągnik kupywał, musiał być nowy, rolnik odkupywał. Jakby badania różne były, też było poprzez programy różne PGR-owskie, leczenie dzieci, żeby to traktować równomiernie. Bo te wioski są takie same i w tej chwili wykonanie drogi w miejscowości popegorskiej jest 100% sfinansowane. Niestety te miejscowości, które nie były jakby popegorskimi, dalej są pozostawione sobie. Czy moglibyście też to jakoś ominąć? Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło tych 327 hektarów, które zakupiliśmy w powiecie bartoszyckim. Podstawą praw do tego działania jest, tak jak wspominałem, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. I tak jak wspominałem, również wszystkie transakcje, gdzie przedmiotem jest ziemia rolna, przechodzą właśnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I my te transakcje, one zachodzą pomiędzy osobami fizycznymi najczęściej, prywatnymi. Każda ta umowa na sprzedaży jest analizowana przez KOWR i jeżeli stronami tej umowy, czy kupującym nie jest rolnik, to jest pierwsza przesłanka do tego, żeby się bardziej zainteresować tą transakcją. Jeżeli mamy sygnały, czy to z Izby Rolniczej, czy to z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy to z gminy, że jest duży popyt na ziemię rolną, czy jest zapotrzebowanie na grunty rolne, jeżeli ta cena jest atrakcyjna dla Skarbu Państwa, jeżeli klasa bonitacyjna też jest dobra, jeżeli klasyfikacja gruntów jest zgodna z produkcją rolniczą, czy to jest na przykład na tym terenie dominuje produkcja bydła mlecznego, czy mięsnego, czy tylko produkcja roślinna, to też bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę rozbóg, czyli jaki jest stan działek należących do KOWR-u i czy one są w pobliżu. Jeszcze jest wiele, wiele innych jakby aspektów, które są brane pod uwagę. I jeżeli wynika nam z tej analizy, że te grunty są atrakcyjne dla Skarbu Państwa, ponieważ jest duży popyt na tą ziemię rolną wśród indywidualnych rolników, a jednocześnie stroną, która zakupuje te grunty w ramach tej transakcji kupna-sprzedaży, nie jest rolnik, to my wtedy decydujemy się na to, aby te grunty kupić i wchodzimy w miejsce kupującego. Tak? Czyli płacimy cenę ustaloną w akcie notarialnym, ale nie kupującym jest ta osoba fizyczna, która nie jest rolnikiem, tylko kupującym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ja wielokrotnie odwiedzam notariuszy w różnych miejscowościach i podpisuję w imieniu Skarbu Państwa te umowy kupna-sprzedaży, te akty notarialne, na mocy których nabywamy te hektary, a w przypadku powiatu bartoszyckiego w tym roku to było 327 hektarów, które później przygotowujemy do dzierżawy, tak aby zaspokoić głód ziemi w powiecie bartoszyckim, bo ten głód ziemi występuje. Mamy wielu młodych rolników, którzy chcą się rozwijać, niestety nie mogą powiększyć swojego gospodarstwa rolnego poprzez zakup ziemi, ale mogą rozwijać się poprzez wydzierżawienie ziemi od KOWR. I z tego bardzo często rolnicy korzystają. Drugie pytanie dotyczyło
właśnie tego wydzierżawienia, bo 3 lata, rozumiałem? Tak. Jaka forma sprzedaży dla tego rolnika, no pierwokupu, wiadomo, że zagospodarowuje jakby ten przez 3 lata, więc czy nabywa te prawa pierwokupu, czy, tak. Czy nie? Nasi dzierżawcy, czyli rolnicy, którzy dzierżawią od nas grunty rolne, oni po 3 latach tej nienagannej dzierżawy nabywają to prawo pierwokupu, czyli mogą wystąpić z wnioskiem do KOWR-u z prośbą o zakup danego wskazanego przez siebie areału, który teraz obecnie jest w umowie dzierżawy z KOWR-em. I my na podstawie analizy decydujemy, czy tą ziemię sprzedajemy, czy też nie. Tutaj procedura jest dosyć długa, ponieważ mamy obowiązującą ustawę o zakazie sprzedaży gruntów rolnych i wszystkie grunty rolne powyżej 2 hektarów, jeżeli chcemy sprzedać, musimy najpierw wystąpić z zapytaniem do ministra rolnictwa, który to udziela zgody na tego rodzaju skorzystanie z tego prawa pierwokupu. Jeżeli minister rolnictwa wyraża zgodę, jeżeli to jest rolnik, który bierze grunty rolne na powiększenie swojego gospodarstwa, chce na przykład pobudować nową chlewnię, czy nową oborę, czy jakiś inny budynek, to też jest argument za tym, że minister rolnictwa wyraża na to zgodę i później na podstawie tej zgody my sprzedajemy te grunty rolnikowi, który był do tej pory naszym dzierżawcą. I trzecie pytanie dotyczyło tego, czy my też wspomagamy inne miejscowości, nie tylko popegeerowskie. Co do zasady tak, ponieważ co do zasady wspieramy obszary wiejskie. Obszary wiejskie, ale koncentrujemy się na obszarach popegeerowskich. Dlaczego? Ponieważ my przejęliśmy ziemię po byłych gospodarstwach rolnych. Ta ziemia, która jest w naszym zasobie, w największej części pochodzi właśnie po byłych PGR-ach. I my te PGR-y przejmowaliśmy wcześniej jako Agencja Nieruchomości Rolnej, teraz jako KOWR, w związku z tym czujemy się zobowiązani do tego, aby właśnie te obszary wspierać w pierwszej kolejności, ale nie tylko. Również wspieramy inne obszary wiejskie, czy te projekty miękkie z tej bezwrotnej pomocy, one właśnie są ukierunkowane właśnie często na pomoc innym miejscowościom, nie tylko popegeerowskim, ale znajdujących się na obszarach wiejskich. Bardzo często dofinansowujemy nagrody w konkursach w szkołach wiejskich i tu nie ma znaczenia, czy to jest szkoła na terenie popegeerowskim, czy inna szkoła na terenie wiejskim. Te nagrody są przez nas fundowane. Natomiast w przypadku bezwrotnej pomocy, no tutaj ustawa wskazuje wyraźnie, że podstawą przyznania tej bezwzględnej pomocy na te twarde projekty, na te projekty związane z infrastrukturą, musi dotyczyć tych działek, które były kiedyś własnością państwowych gospodarstw rolnych, na których znajdowała się infrastruktura w opłakanym stanie. W związku z tym siłą rzeczy przy tych twardych projektach infrastrukturalnych, no my skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach popegeerowskich. One bardzo często już nie są popegeerowskie, bo minęło kilkadziesiąt lat od tego, kiedy zostały zlikwidowane w latach 90. Państwowe Gospodarstwa Rolne, ale to jest ten pierwszy podstawowy wymóg i warunek, aby z tej bezwrotnej pomocy na te projekty twarde, infrastrukturalne gmina mogła skorzystać. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko może tutaj dodał, że odnośnie tych popegeerowskich, zanim oni się stały te grunty popegeerowskie i PGR-owskie, to były wcześniej właściciele. Więc stąd moja taka jakby sugestia, żeby traktować jednakowo. Ja rozumiem, że to nie w pana gestii dyrektora, tylko w ministerstwie musieliby się na tym, bo ta ziemia była kiedyś przecież ojców, dziadów, pradziadów nasza, jak krótko mówiąc, później stała się PGR-owska, później teraz jest popegeerowska. No niestety ci, co gospodarzowali jakby indywidualnie na gospodarstwa, są dalej jakby z tego tytułu te wsie. Takie są jakby mniej dowartościowane, bo ja rozumiem, że to jest finanse, są pieniądze, za te Skarbu Państwa, wy to obracacie wszystko. Tylko żeby to było kierowane również na te indywidualne wsie, które przetrwały, bo wiadomo, jaki był system i ciężko było przetrwać. I teraz dalej te miejscowości są jakby w drugim rzędzie do dofinansowania w tych głównych, no bo dlaczego ma obegeerowska droga ma być z tych gruntów, a wioska musi się starać przykładowo również mieszka się. Są tereny bardzo rozległe, które nie były tych środowisk obegeerowskich i dzisiaj mają problemy również z infrastrukturą, z zagospodarowaniem drogi czy innych rzeczy. To mogę tylko powiedzieć, że dzisiejszy przykład jest takim przykładem, który jakby obrazuje to, co pan starosta powiedział, ponieważ
Droga była otwierana w Sontopach Samolewo, czyli na terenie osiedla Popegerowskiego. Natomiast przy samych Sontopach Samolewo mamy wioskę Sontopy. Tak? To jest jakby przykład, że mamy miejscowość, która była typowo związana z rolnictwem indywidualnym, a obok mamy miejscowość, która wyrosła podczas budowy Państwowego Gospodarstwa Rolnego. I na terenie właśnie tych dwóch miejscowości dofinansowaliśmy ten piknik rodzinny, z którego korzystali zarówno mieszkańcy wsi, gdzie dominowali rolnicy indywidualni, czyli wieś Sontopy, jak i mieszkańcy wsi po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym, czyli Sontopy Samolewo. Czyli my godzimy te jakby dwa środowiska i te pieniądze z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa idą co do zasady na rozwój obszarów wiejskich. W przypadku tych miękkich projektów bez rozgraniczenia, czy to były obszary popegerowskie, czy też gospodarstwa indywidualne, trzeba też wiedzieć, że jeżeli sprzedajemy ziemię rolną, która była w zasobie, to przed rozpoczęciem procedury przetargowej albo w ramach początku tej procedury przetargowej wystawiamy wykaz, czyli informujemy publicznie o danym gruncie, tak aby ktoś, kto ma roszczenia, właśnie tak jak pan starosta mówił, że te wszystkie grunty kiedyś były własnością prywatną, jeżeli ktoś ma roszczenia wobec tej ziemi, teraz może to roszczenie zgłosić przed dokonaniem transakcji kupna sprzedaży. Więc też dbamy o interesy poprzednich właścicieli, którzy zachowali prawo do tych gruntów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, rolnictwo jest wielką troską naszego państwa, otoczone wielką troską naszego państwa, ponieważ rolnictwo jest to jedna z najważniejszych dziedzin działalności w państwie, w naszym kraju. Także dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Taką wyrazem takiej troski jest oczywiście działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jak również wyrazem tej troski jest działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I dlatego teraz bardzo poproszę pana głównego specjalistę agencji, pana Roberta Piotrowskiego, o przedstawienie spraw rolnictwa właśnie z punktu widzenia agencji. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie pana starostę, wicestarostę, pana przewodniczącego, Wysoką Radę. Działania Agencji Restrukturyzacji to przede wszystkim liczby i dofinansowania wypłacone rolnikom. Ich szybkość, aby jak najszybciej po weryfikacji wniosków z płatności dofinansowania znalazły się na kontach rolników. Przedstawię Państwu rok budżetowy, rok kampanii 2020, który został zakończony w czerwcu. Tak jak wspomniałem, dla rolników przede wszystkim to są najważniejsze, przede wszystkim jeżeli chodzi o agencję dofinansowania, są to kwoty, tak? I tak w roku 2020 Agencja Restrukturyzacji Biura Powiatowego w Bartoszycach zajmowała się 14 działaniami, w których przyjęto około 5000 wniosków. Były to mniej więcej wnioski dotyczące płatności obszarowych, płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania, wnioski rolno-środowiskowe, ekologiczne. Pierwszy raz w tamtym roku wypłaciliśmy, weryfikowaliśmy wprowadzony nowy program Dobrostan Zwierząt. Płatności z tytułu premii zalesieniowej w programie, to jest dla PROW 2004, 2006, 7, 13, 14, 20. Wnioski z tytułu zużytego materiału siewnego kwalifikowanego, który przyjęliśmy w 2018 roku od Agencji Agencji Nieruchomości Rolnej. Pomoc taką doraźną obsługiwaliśmy w tamtym roku, pierwszy raz wprowadzoną. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętym kryzysem COVID, była to pomoc dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Także była pomoc dla producentów za niesprzedane chryzantemy, to była pomoc jednorazowa. I także obsługiwaliśmy w ramach pomocy
oddziałowi restrukturyzacji małych gospodarstw dla oddziału lubelskiego. Tak? Także były też działania przejęte z oddziału regionalnego, działania premiowe Młody Rolnik, który w dalszym ciągu jest weryfikowany i w miarę możliwości wydawane są decyzje o spełnieniu warunków. Najwyższy trzon tutaj, jeżeli chodzi taki nasz filar biura powiatowego, dla którego największe płatności płyną do w działaniu płatności obszarowych. Są to kwoty, jest to kwota na ilość wydanych decyzji, to jest ilość 2120, w 2020 było wydanych decyzji pozytywnych. Kwota wypłacona 71 milionów. Dalej działania są to działania zagospodarowania dla obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania ONW, to jest 1 700 000. Rolno-środowiskowo-klimatyczny 5,6 miliona. Działania w rolnictwie ekologicznym 2,8 miliona. Płatności dobrostanowe zwierząt 2,8 miliona, przepraszam, żebym się nie pomylił, 2 miliony, przepraszam, 2 miliony. Wnioski z tytułu zużytego materiału siewnego kwalifikowanego 207 tysięcy. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 to jest już momencik 1 300 000. Tak, 1 300 000. Pomoc dla producentów za niesprzedane chryzantemy. Pomoc jednorazowa to jest 278 tysięcy. Na tą chwilę jesteśmy w trakcie kończenia wypłacania zaliczek na poczet płatności obszarowych i prowoskich. W roku 2021, jeżeli chodzi o główne działania, dla którego najwięcej wypłacamy płatności obszarowe, wypłaciliśmy już blisko 44 miliony. Jest to procent naliczonych zaliczek około 97%. Łączna kwota, już nie będę tu się rozdrabniał, kwoty zaliczkowe są wypłacane dla 6 działań. Działania obszarowe, płatności dla płatności obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania, tak zwane ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne i PROW, jeżeli chodzi o płatności z tytułu premii zalesieniowej. Tylko dla PROW-u 2007-2013 i 2014-2020. I tak, to by było tyle. Łączna kwota, nie wiem, czy może będę się powtarzał, łączna kwota wypłaconych już na tą chwilę, kwota za zaliczki, to jest we wszystkich działaniach, jest to 53 miliony. Bardzo nas cieszy, że w tym okresie covidowym rolnicy zaczęli użytkować nasze narzędzia, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków wszelkich i rezetowskich, czyli rejestracji zwierząt. Na tamten rok, o tej porze, w październiku, na wszystkie zgłoszenia składanych do agencji format elektroniczny wysyłany do biura stanowił 24%. W tej chwili jest to 67% wszystkich zgłoszeń. Od września 2020 roku Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji także potwierdza profile zaufane. W tamtym roku, bo to było pod koniec roku w zasadzie wprowadzone, 12 potwierdzonych profili zaufanych, w tym roku już to na tą chwilę 48 profili. To ode mnie wszystko. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Bardzo panu dziękuję. Ja myślę, że rolnictwo, mimo tego, że
powiat formalnie nie ma wydziału rolnego, prawda, i się tym nie zajmuje, to jednak rolnictwo stanowi wielką troskę powiatu, państwa, to co już wcześniej powiedziałem, tym bardziej, że powiat bartoszycki jest powiatem stricte rolniczym, gdzie są, proszę państwa, najbardziej urodzajne gleby w całym województwie warmińsko-mazurskim. Prawda? Więc rolnictwo siłą rzeczy jest niezwykle ważną dziedziną działalności w naszym powiecie i dlatego bardzo jeszcze raz dziękuję i panu Marcinowi Kazimierczukowi, i panu Bernardowi Tomaszewskiemu, i panu Robertowi Piotrowskiemu za te informacje, które nam tutaj przekazali i myślę, że ta troska tych instytucji, które panowie reprezentują, i troska państwa o rolnictwo przyniesie plony, dobre plony w postaci lepszego życia rolników, lepszej pracy rolników i tego, że no, Polska jest rolniczą potęgą tak naprawdę, proszę państwa, i musimy sobie zdawać z tego sprawę i to jest niezwykle, niezwykle ważne. Szanowni państwo, przechodzimy wobec tego, jeszcze raz dziękuję, przechodzimy wobec tego do kolejnych punktów w porządku obrad naszej dzisiejszej sesji i tym razem będziemy podejmowali uchwały w sprawach różnych i punkt A, pierwsza uchwała, którą państwu tutaj proponuję do przegłosowania, to jest zmiana w budżecie powiatu bartoszyckiego na rok 2021. Pozwólcie państwo, że ja przeczytam tę uchwałę, a potem ją spróbujemy przegłosować. Otóż uchwała numer 49 /224/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 228 079,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 103 103 411,68 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 93 132 555,28 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 970 856,40 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 9 993,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 756 885,43 zł. W tym bieżące wydatki w wysokości 86 786 695,28 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 27 970 190,15 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 25 508 110,15 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 445 080 groszy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 653 473,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 5 911 670,39 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 148 103,36 zł.
Punkt drugi, przychody budżetu w wysokości 16 059 773 zł i 75 groszy. Rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf czwarty. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, przychody w wysokości 3 945 zł 602 zł. Wydatki w wysokości 2 862 276 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 roku 1 083 326 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 35 568 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 528 718 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu, to jest paragraf 6 i paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, proszę Państwa, uchwała. Ja jeszcze dodam, że wczoraj odbyła się komisja budżetowa i do spraw zadań powiatu, gdzie były wypracowane opinie na temat dzisiejszych uchwał i tu stwierdzam, że komisja wszystkie uchwały, które będziemy dzisiaj procedowali, zaopiniowała pozytywnie. Także już do tego nie będę wracał. Wiemy, że są pozytywne uchwały, a pozytywne opinie, a teraz możemy przejść chyba, czy są jeszcze jakieś pytania, może nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały numer 49/224/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy. Czekamy na pana Jerzego jeszcze, na pana radnego Szarejka. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową zaprezentowaną przez chwilę przeze mnie.
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Wobec tego jest to uchwała numer 49/225/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Wieloletnie, paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Ja tylko powiem, że ta uchwała, którą w tej chwili procedujemy, jest po prostu konsekwencją uchwały budżetowej. Tak jest po prostu zawsze. Tym razem czekamy na pana Marcina, pana radnego Marcina Matujunasa. Gdzieś tam się w meandrach sieci internetowej się pan Marcin zagubił. No nic, proszę Państwa, trudno. W takim razie jest za, tak? Więc jest za, w porządku. Już jest wszystko w porządku. Także stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 49/226/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Szanowni Państwo, ja przeczytam po prostu w tej chwili uzasadnienie tej uchwały. Przepraszam bardzo, bo muszę tutaj popatrzeć, bo mam dwie wersje. Dobrze.
Dobrze, nie, to przeczytam uchwałę w takim razie. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto staroście bartoszewskiemu panu Janowi Zbigniewowi Nadolnemu w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9800 zł. Dwa. Dodatek funkcyjny w kwocie 3000 zł. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Punkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 4/19/2018 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała jest wynikiem ustawy, która została przyjęta przez polski Sejm, i tego typu uchwały podejmują wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Po prostu musimy po prostu to zrobić ze względu na to, żeby wypełnić ustawę sejmową. Wobec tego przystąpimy w tej chwili do głosowania i bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 49/2026/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Czekamy jeszcze na dwa głosy. Pan Marcin Matejunas, tak, już zagłosował i stwierdzam, że Rada Powiatu głosami 9 za, 6 wstrzymujących się przyjęła ustawę w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla starosty powiatu bartoszewskiego. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 247/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały numer 48/189/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat. Rada Powiatu po odpowiedniej podstawie prawnej uchwala, co następuje. W uchwale numer 48/189/2021
21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Pierwsze, wyraża zgodę na zmianę zamianę działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 32/2 o powierzchni 4,1401 hektarów położonej w obrębie geodezyjnym leśnictwa Orsy, gmina Górowo i Ławeckie, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą, tu jest numer księgi wieczystej, będącej własnością powiatu bartoszewskiego, na nieruchomość oznaczoną numerem 3040/1 o powierzchni 06636 hektara położoną w obrębie numer 2 miasta Górowo i Ławeckie, uregulowaną w księdze wieczystej, też tu następuje numer księgi wieczystej, stanowiącą własność Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo i Ławeckie, przedmioty działki stanowią drogi. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chodzi po prostu o zamianę w tym przypadku. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przede mnie uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę ustawę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tak? Dziękuję bardzo. W związku z prośbą pana starosty ogłaszam 5 minut przerwy. Witam wszystkich serdecznie po przerwie i przechodzimy do dalszego procedowania porządku obrad. Tym razem proponuję do uchwalenia uchwały numer 49/228. Tak, dobrze, 228/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie, paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszyscy radni się zapoznali z tym programem. Opinia jest pozytywna. Wobec tego możemy przejść do głosowania, do przegłosowania tej właśnie uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
I pan starosta jeszcze. Nie działał mój system. Ja mogę oznaczyć za? To oznaczyć za, bo coś nie ma. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały zaproponowanej dzisiaj przez pana starostę. Jest to uchwała numer 49/229/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. Paragraf 3, 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej. Stanowisko te jest państwu oczywiście wszystkim znane. Ja jeszcze pozwolę je przeczytać, żeby było jasno, o co chodzi. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie ataku hybrydowego Związku Białorusi i Rosji na Polskę i Unię Europejską. W związku z atakiem hybrydowym Związku Białorusi i Rosji na nasze państwo Rada Powiatu Bartoszewskiego przedstawia w tej sprawie swoje stanowisko. Rada Powiatu Bartoszewskiego stanowczo potępia hybrydowe działania władz Białorusi wymierzone przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, jak też sprzeciwia się niewłaściwej postawie wielu polityków opozycji, którzy nieodpowiedzialnie prowadzą swoją walkę polityczną z rządem RP w sposób wysoce niebezpieczny dla polskiej racji stanu. Wzywamy rząd Białorusi do poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i przestrzegania prawa międzynarodowego. Reżim białoruski naraża życie i zdrowie emigrantów, by zdestabilizować sytuację w państwach położonych wzdłuż granicy Unii Europejskiej. Ta taktyka jest nie do przyjęcia i wymaga zdecydowanej reakcji wszystkich sił politycznych w Polsce i w Europie oraz współpracy w celu pociągnięcia rządu Białorusi do pełnej odpowiedzialności. Pozostaniemy zjednoczeni i zdeterminowani, by sprzeciwiać się tym hybrydowym operacjom na naszej granicy z Białorusią. Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i inne służby w bardzo profesjonalny sposób stawiają opór atakom hybrydowym skierowanym na polską granicę. Jesteśmy ogromnie za to wdzięczni wszystkim funkcjonariuszom. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy opuszczają swoje domy na całe tygodnie, narażając swoje życie po to, aby służyć na granicy i zapewniać nam bezpieczeństwo, a także realizować nasze zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Za naszymi żołnierzami i funkcjonariuszami już kilka miesięcy niesamowicie ciężkiej służby, a przed nimi kolejne. Wyrażamy nasze wsparcie, że stoimy za nimi murem. Powiat Bartoszycki murem za polskim mundurem. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie stanowiska? Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na 3 radnych. Na 2 już.
Jeszcze czekamy na pana Marcina Przybysza, pana radnego Marcina Przybysza i pana radnego Ryszarda Zdoniuka. Poczekam jeszcze minutkę. Jeśli się radni nie połączą, to zakończymy głosowanie. Szanowni Państwo, minęła minuta, więc stwierdzam w tym momencie, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła stanowisko w sprawie ataków hybrydowych na polską granicę. Głosami 10 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się i 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Przechodzimy do kolejnego punktu wobec tego. Punkt 9. Sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Władysław Bogdanowicz. Pan starosta Władysław Bogdanowicz. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, chciałbym zabrać w sprawie naszego szpitala powiatowego. Jak wiemy, ostatnio powiat nasz bardzo uzyskał z Polskiego Ładu dużo środków pieniężnych na nasz teren spłynęło i jeszcze było rozstrzygnięcie konkursu jakby takiego wyszczepienia. Wiemy, że rząd to prowadzi przeciwkowidowego. Wiem, że nasze miasto jako włodarz uzyskało z tego tytułu 1 000 000 zł. Nie wiem dokładnie, ile gmina Sępopol. Wszystkie nasze samorządy dostały potężne środki, ponad 2 000 000 zł to w sumie. Więc mój taki apel do tych włodarzy, żeby podzielić się z tym ze szpitalem, bo to jakby zapracował na to wszystko, na to, że miasto 56% wyszczepienia, to w dużym stopniu wszystko było na barkach szpitala naszego powiatowego. Jest to nasz powiatowy szpital, który dużo przykłada i jakby logistycznie wszystko to opracowuje, żeby był taki efekt tego, a nie inny. Zajęliśmy, uważam, dobre miejsce w województwie, stąd to są te nagrody. A jeszcze bym dodał, że ostatnio uległ wypadkowi takiemu nieszczęśliwemu, przygotowywany covidowy oddział, który niestety no, w wieku okoliczności pacjent dobrze, że wyszedł z tego z życiem, ale uległ bardzo dużemu zniszczeniu i potrwa remont, więc prosiłbym, apelował, aby tymi środkami włodarze się podzielili w jakim stopniu, ile będą uważać rady, ale jest to cel nasz wspólny, bo szpital jest powiatowy, który ma 11 oddziałów, chyba czy 12 w tej chwili, gdzie miał, jest rezonans, wszystko jest na miejscu, więc korzysta z tego nie tylko nasz cały powiat, ale i ościenne powiaty w służbie zdrowia, więc taki mój apel, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja popieram oczywiście ten apel pana starosty, bo my musimy zrozumieć jedną rzecz, że często się mówi, że to jest szpital powiatowy, a nie gminna. Tak naprawdę jest to szpital każdej gminy, która jest w naszym powiecie. To jest szpital bartoszycki, sępopolski, górowski. To jest też, to jest nasz szpital wszystkich gmin powiatu bartoszewskiego i myślę, że partycypowanie gmin w szpital, w którym są leczeni w końcu pacjenci z tych wszystkich gmin i tak jak pan starosta powiedział, spoza gminy, spoza powiatu nawet naszego. Także ja myślę, że to jest, to warto to robić i bardzo bym chciał, żeby ten apel pana starosty był przyjęty tak bardzo poważnie przez poszczególne gminy naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Pan starosta, jeszcze 2 słowa. Dziękuję.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście dołączam się tutaj do tego apelu do naszych kolegów samorządowców, żeby szpital nasz z tych nagród, które szanowni włodarze otrzymaliście, w jakiś sposób wspomóc, ponieważ tejże pomocy bardzo, bardzo potrzebuje. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie wszystkim dzisiaj tutaj naszym radnym podziękować za udział w dzisiejszej sesji i za w sumie pozytywne głosowanie na wszystkie projekty uchwał, dlatego że nawet ci panowie, którzy się wstrzymali tutaj szczególnie przy tym naszym stanowisku odnoszącym się do zaatakowania naszego kraju przez obce nam nieprzyjazne państwo, jak się okazuje, sąsiada Białoruś, ponieważ no, sformułowania są różne, bo wiemy, że pewne kwestie tutaj przez panów były rozważane, szczególnie użycia pewnych słów. Myślę, że to nasze stanowisko dość jasno i czytelnie oddaje sprawę taką, jaką ona rzeczywiście ma miejsce na naszej granicy. Nikt z nas nie chciałby być w niebezpieczeństwie zagrożony, tak jak powiedzmy sobie ludzie w tym pasie, w którym w tej chwili jeszcze jest stan wyjątkowy. Ponieważ no, jak państwo widzicie na tych filmach, filmikach i innych dokumentach, grono osób, które chce się przedostać do Niemiec, głównie przez nasz kraj, no, są to osoby niezwykle agresywne, zdeterminowane i my musimy temu wszystkiemu rzeczywiście stawić opór, chroniąc nasz kraj i całą Unię Europejską. Ja bardzo serdecznie za tym wszystkim jeszcze raz dziękuję naszym radnym, że zagłosowaliście w taki właśnie sposób, który pozwala nam na przekazanie tego stanowiska właśnie tym naszym instytucjom, szczególnie wojsku, policji, Straży Granicznej i pozostrażakom, innym służbom, do wiadomości, że jesteśmy po prostu z nimi, bo naprawdę z nimi jesteśmy i staramy się wspomagać jak tylko możemy w różnoraki sposób, ponieważ tym osobom, tym służbom to tam na granicy patrolującym tę naszą granicę 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jest to bardzo, bardzo niezwykle potrzebne. Raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pozytywne głosowanie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest istotne, że wszystkim służbom oczywiście, które są na granicy, wyrazami olbrzymi szacunek, bo to jest ich ciężka praca dla naszego bezpieczeństwa. I wszyscy jesteśmy murem za polskim mundurem. Wielki szacunek. Pozdrawiamy wszystkich mundurowych, którzy strzegą naszej granicy i nie tylko mundurowych, wszystkich, którzy strzegą naszej granicy. Jesteśmy z wami i oczywiście również modlimy się za was. Staramy się, żebyście mieli naprawdę wielkie, wielkie wsparcie od wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałbym tak na zakończenie przypomnieć państwu, że wirus COVID-19 szaleje. Nadal są zachorowania i dość liczne, trwa czwarta fala, a jedynym sposobem, żeby uchronić się, żeby zwalczyć tę pandemię, są szczepionki. Dlatego apeluję do wszystkich państwa, szczepmy się. Kto już może przyjąć trzecią dawkę, to niech tę trzecią dawkę przyjmie. Nie ma problemów żadnych, szczepionki są. Kto się jeszcze nie zaszczepił, to apeluję naprawdę, żeby się zaszczepić, bo jest to niezwykle ważne. Tylko w ten sposób możemy uchronić się przed dalszą inwazją tego wirusa przez piątą falą i nie daj Boże jeszcze jakimiś innymi falami. Także dziękuję państwu bardzo. Jeśli nie widzę więcej pytań, zgłoszeń, to stwierdzam, że program dzisiejszej sesji został już całkowicie wyczerpany i wobec tego zamykam 49. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję państwu bardzo.